Kadarze Hakami Rancio. Dobry trenerze, jeden punkt zyskany, czy strata dwóch jednak w waszych oczach? Myślę, że raczej te drugie, czyli dwa punkty stracone z przebiegu pierwszej połowy. Mogliśmy śmiało podejść do tego, że te trzy punkty tutaj na trudnym terenie w Grajewie zdobędziemy. W drugiej połowie mecz nam dobrze się ułożył na samym początku, natomiast nie potrafiliśmy sfinalizować jednej z szybkich kontrataków. Mieliśmy sytuację 100%, mogliśmy strzelić, zrobić bramkę na 2-0 i tak na dobrą sprawę zamknąć ten mecz i na pewno drużyna wtedy i mentalnie zdecydowanie lepiej by się czuła. No, druga połowa bardzo trudna. Po jakimś tam przypadkowym błędzie
braku komunikacji, to na pewno to wszystko sobie przeanalizujemy w momencie, gdy dostaniemy nagranie. Tracimy bramkę, która podcięła nam mocno skrzydła. Chwała tylko zawodnikom, że zostawili serducho na boisku i tak na dobrą sprawę w końcówce też mogliśmy przechylić szale na swoją stronę. Niestety mecz zakończył się remisem. Tutaj, tak jak trener powiedział, pierwsza połowa zdecydowanie na waszą korzyść, w drugiej trochę też szczęścia ze strony Wigier, jeśli chodzi szczególnie o ten moment po stracie bramki, to chyba wkradło się trochę nerwowości w wasze szeregi i jeszcze jedna szybka kontra w Armii mogła się fatalnie dla was zakończyć. Zgadza się. Tak jak powiedziałem wcześniej, podcięło to nam skrzydła, natomiast po pewnym czasie już to uspokoiliśmy. Ta druga połowa była bardziej chaotyczna, nie mieliśmy już takiej kontroli nad spotkaniem jak w pierwszej połowie. Bramka strzelona mocno wlała chęci w grę w Armii, natomiast my mieliśmy problemy z tym, żeby optymalnie wrócić do tego meczu. A na pewno kibice, którzy tutaj przyjechali, pomogli nam w tym i naszym 12 zawodnikiem z tego miejsca chciałbym im serdecznie podziękować i prosić dalej o odpowiednie wsparcie. Jesteście drużyną, która stara się grać piłką, operuje tą piłką bardzo dobrze. Boisko przeszkadzało dzisiaj w tej waszej wymarzonej grze, że tak powiem? Zgadza się. Można powiedzieć, że było tempo, gdzieś tam gdzieś nierówne, ta piłka cały czas skakała. Natomiast ja nie jestem tego typu trenerem, że będę gdzieś zwalał na boisko. Ono było jednakowe dla obu drużyn. Mieliśmy czas na to, żeby się dostosować. Przede wszystkim ta druga połowa i początek, gdzie powinniśmy zamknąć mecz, była kluczowa dla całego spotkania. Wyciągniemy na pewno z tego wnioski i takich meczy jak tutaj w Grajewie w najbliższym czasie jest sporo i znamy terminarz, musimy się optymalnie przygotować do kolejnego spotkania. Debiut może nie wymarzony, ale w takim razie życzę oby częściej takich meczów w sportowej i w piłkarskiej fajnej atmosferze, bo na tym szczeblu ciężko. Dziękuję. Na pewno też ten mecz pokazał, w jaki sposób poszczególni zawodnicy potrafią duży ładunek emocjonalny znieść. I dla mnie, jako trenera i dla naszego całego sztabu trenerskiego, to też jest odpowiedź na przyszłość. Na których zawodników będzie można liczyć w dalszej perspektywie w budowie tej drużyny, żeby przede wszystkim potrafili właśnie w takich spotkaniach wskoczyć na odpowiedni poziom. W takim razie dużo powodzenia, zdrowia i szczęścia też w tym budowaniu drużyny, bo rozumiem, że celujecie dużo wyżej niż czwarte ligi. Oczywiście. Cele są zdecydowanie wyższe i krótko czy dłuższoterminowe. I my ze swojej strony przede wszystkim będziemy musieli się temu poświęcić, żeby ten cel osiągnąć. Także dziękuję serdecznie. Powodzenia. Dzięki. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Zacznę może tak jak z trenerem gości. Cenny punkt czy strata jednak dwóch, bo w drugiej połowie tych sytuacji również mieliśmy i była szansa tam nawet pokusić się pewnie o zwycięstwo mimo ciężkiej pierwszej połowy. Na własnym boisku na pewno zawsze to będzie strata punktu, bo chcemy na swoim boisku wygrywać i zdobywać 3 punkty, bo one są nam bardzo potrzebne i tym bardziej w takich okolicznościach, przy takiej atmosferze, która tutaj panowała, więc która fajnie nas nakręcała i napędzała do rywalizacji. Także na pewno strata, aczkolwiek myślę, że z przebiegu spotkania obie drużyny muszą zdać sobie sprawę z tego, że to było po prostu spotkanie na remis, bo i może jak przeanalizujemy sobie sytuację, może to troszeczkę moje zdanie będzie inne, ale na ten moment myślę, że szanujemy ten punkt i tą rywalizację, którą podjęliśmy mimo wszystko, mimo okoliczności, mimo tego, że graliśmy u siebie i na pewno będziemy chcieli w następnych meczach dołączyć do zwycięstw u siebie, bo one są nam potrzebne, ale szanujemy. Atmosfera rzadko spotykana w naszej lidze. Było widać, że niesie zawodników, czy raczej te nogi na początku spotkania były trochę splątane?
wydaje mi się, że to nie wynikało jakiegoś ze splątania nóg, tak? Bardziej z założeń, które gdzieś tam postanowiliśmy przed meczem. Uprzedzałem drużynę, że ta atmosfera będzie tak właśnie wyglądała, także spodziewaliśmy się tego. Bardzo nam to odpowiadało. Niosło, myślę, że chłopaków w odpowiednich momentach do stwarzania akcji, do rywalizacji, do walki o piłkę i to było widać, więc myślę, że to raczej był pozytywny bodziec. Założenia jakie życzyłbym sobie zawsze taki pozytywny bodziec. Założenia, jakie sobie przyjęliście przed spotkaniem, zostały zrealizowane? Drużyna trzymała się planu tego, który trener przedstawił? Na dobrą sprawę te założenia bardzo dobrze realizowaliśmy. Niestety taka przypadkowa bramka gdzieś tam, przypadkowa, bo to była sytuacja, w której nie powinniśmy, nie spodziewaliśmy, że możemy stracić bramkę i okoliczności, w jakiej straciliśmy. Więc założenia były bardzo dobrze realizowane. Uważam, że dobrą pracę wykonywaliśmy w defensywie, przede wszystkim w tych miejscach, sektorach boiska, w których spodziewaliśmy się, że Wigry będą groźne. I naprawdę żałuję tylko tego, że ta bramka na 1-0 dla gości padła w takich okolicznościach, ale udało nam się odrobić straty, udało nam się zawalczyć, udało nam się jeszcze gdzieś tam nawet zagrozić i próbowaliśmy do końca, do 90 minuty, szukaliśmy swoich okazji, żeby przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść, także jestem bardzo zadowolony z postawy drużyny. Teraz krótka przerwa i w środę kolejne spotkanie, do którego chyba przystąpicie w końcu w delikatnie lepszych nastrojach niż to było wcześniej. Drugi mecz bez porażki teraz. Dokładnie, tak. Teraz intensywny czas przed nami, zresztą najbliższe 2 tygodnie będą takie intensywne, ale po zwycięstwie w Mońkach, po tym dzisiaj zremisowanym meczu, w którym naprawdę wykazaliśmy się dużą wolą walki, uważam, że duch tej drużyny powoli się odbudowuje, po tej troszeczkę gorszej serii gdzieś tam odradzamy się stopniowo. To wszystko potrzebuje czasu, gdzieś tam z kolejnych punktów zwycięstw, to dzięki temu będziemy na pewno coraz lepsi i coraz pewniej będziemy wyglądać na boisku, bo na razie jesteśmy, wiadomo, jeszcze troszeczkę zblokowani, gdzieś tam ta delikatna seria porażek, która nas doskwierała, nam dotyczyła, blokuje troszeczkę, blokowała trochę chłopaków i wierzę, że to z każdym meczem, jak będziemy tak się prezentować, będziemy dzięki temu odważniej grać, śmielej. Powodzenia w takim razie w walce o 3 punkty w środę z KS Grabówka i dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo, zapraszam w środę na mecz. Do zobaczenia.